a przez kolekcjonerów z zagranicy, ponieważ zobaczyli, jaki brzmi potencjał właśnie w tych samochodach. A jak spotkacie ogłoszenia takie po 500 zł, po 1000, po 2000 zł, że ktoś chce Tico sprzedać w tych pieniądzach, w ogóle nie dzwońcie pod ten numer. Z jakiego względu? Prawdopodobnie to są oszuści, którzy nawet nie mają na to o nowych produktach. I jak się przyglądam na to zdjęcie, wydaje mi się, że ona jest magnezowa, ultra lekka, czyli też pod kątem.
Wybieram Dewitum w dawce 400 jednostek. A wraz z wiekiem i wzrostem dziecka możesz podać suplementy diety... To nie, to musisz na ty. O, zobacz, podwójna ciągła. A nawet 1000 jednostek. Dobra, widzisz? Dewitum jest też w dużych ekonomicznych opakowaniach. Autobus to samo zrobi, zobacz. Zobacz autobus to robi. Patrz, podwójna linia ciągła. Weź, podjedziemy za problem, żeby pan się wypowiedział na temat przekraczania podwójnej ciągłej. Podjedź. A może się pan wypowie na przekraczanie linii ciągłej? Za chwilę pan mi auto zahaczy. No? A, chwilę ci powiem. Dobra. I dobra, następny. Następny. Dobra. To następny jedzie. To wędruje na kanał na YouTubie. Ale jeśli pani tak bardzo się interesuje szczegółami, to tak, przede wszystkim współpraca z żołnierzami sił NATO, bo mamy ich kilka tysięcy w Polsce. Oni właśnie są przez Polską Fundację Narodową. No i co? Kampania mediach społecznościowych ukazująca Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, współpraca z organizacjami polonijnymi Wielkiej Brytanii. Mistrzu. Kurwa, no jak ty jedziesz, pierdolony? Kurwa.
Ja p***le. Co za p***le. Pan za publicystkę. Dobrze, ja chciałam powiedzieć, że publicystkę chyba obowiązują wyższe standardy niż panią z telewizji śniadaniowej. Oj, kontakt mały. Bo ona jest w telewizji informacyjnej. No, mam literatury nie dostała. No, ale okazuje się, że sprawa się rozkręciła niesamowicie. Napisały o tym nawet portale plotkarskie, które się w ogóle wgłębiły w te portale. No, nawet nie plotkarskie. Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że ja też się wgłębiłam. I tam są takie sklepiki za państwowe pieniądze. Znaczy, ja mówię za państwowe zupełnie świadomie, ponieważ ci ludzie mają pensję tak, w państwowej instytucji. Ja prezes TVP Kurskowa mówi, że są standardy BBC, to ja chcę profile prezenterów BBC na Instagram.